Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World i dzisiaj pokażę Wam, jak dobrze radzić sobie na dragach, jak używać bardzo złożonego triku, dzięki któremu wygramy dragi. Będziemy po prostu łatwiej wygrywać takie dragi. Ładny widok w sumie. To jest Supra dragowa, bardzo słaby samochód do dragów. Ale pozwól mi pokazać, na czym tak naprawdę polega ten trik, czyli double shifting, nazwany przez graczy Need for Speed World. Ja mam tutaj ulepszoną skrzynię biegów. Wiecie co? Pokażę Wam może w praktyce, jak to wygląda. No i okej, jesteśmy na dragu. Startujemy. Oh shit. Nie udało mi się trafić w zielony pasek przy starcie, ale to nic. Teraz jadę normalnie draga, tak jak się powinno zmieniać biegi w rzeczywistym świecie. Ja mam w tej suprze mojej kilka naprawdę całkiem niezłych skillów dragowych, które za moment Wam pokażę. Widzieliście, przejechałem sobie wyścig 270 km na godzinę. To jest prędkość nieduża, oczywiście przegrałem. I teraz pokażę Wam te skille dragowe, jakie mam. O, fuck, niepotrzebnie wyszedłem, ale dobra. Wejdę sobie do garażu i pokażę Wam te skille. To jest Supra dragowa, ona posiada jeszcze dodatkowy taki skill, którego nie możemy modyfikować, wyciągać czy zamieniać na inny. I ten skill to jest właśnie redukcja oporu aerodynamicznego, co jest w tym samochodzie totalnie nieprzydatną rzeczą. Dlatego, że przede wszystkim podstawowa rada na dragi, najlepsze samochody są takie, które mają mocne nitro i świetną przyczepność. Chociaż to drugie niekoniecznie. Byleby miało mocne nitro i dość dobre przyspieszenie. Mam tutaj skille poza tym na ulepszenie przełożeń skrzyni biegów i ten skill najbardziej nas teraz interesuje odnośnie double shifting. Tutaj widzicie, ja mam ulepszoną, dobrze naoliwiona maszyna. Tak się nazywa ten skill. I to sprawia, że nasz samochód, znaczy ten pasek, który się tutaj pod boku będzie znajdował, ten taki zielony pasek tutaj gdzieś w tych okolicach, będzie po prostu większy, dłuższy. I będziemy mogli zrobić fajną rzecz, którą Wam za chwilę pokażę. I tutaj mamy jeszcze drugiego skilla, drugi rodzaj skillów, czyli start, przyczepność na starcie. To jest też bardzo przydatne i obie rzeczy są ważne. Moim zdaniem natomiast ulepszenie przełożeń skrzyni biegów jest czymś ważniejszym. A dlaczego? Zaraz Wam to pokażę. Nie będzie tego efektu tak dobrze widać tutaj w suprze, ale za to będziecie mogli go zobaczyć dokładnie, jak to działa. A taki prawdziwy efekt oczywiście też Wam pokażę w późniejszej fazie tego filmu. I startujemy. Teraz będziemy jechać używając tego tak zwanego double shiftingu. Jeśli widzicie... O, za dużo trochę, przesadziłem. Jeśli jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tego samochodu, a jeśli widzieliście, to miałem teraz kilka nitr więcej. W suprze oczywiście to nie ma dużego znaczenia, ale jeśli jedziemy samochodem z mocnym nitrem, jak pewnie już wiele razy jeździliście na dragach, to zauważyliście, że niektórzy goście naprawdę przez cały praktycznie drag mieli nitro. I teraz miałem w mojej suprze kilka nitr więcej i mam 266 km na godzinę, czyli o 6 km na godzinę więcej. To jest mało, to jest bardzo słabo, bo ten samochód ma słabe nitro. I no i tyle właściwie. Musicie, jak macie bieg na tym początkowej tej fazie zielonego paska, on jest oczywiście wyższy, dłuższy na niższych biegach, to wtedy zmieniacie bieg zaraz jak się strzałka pojawi tutaj na zielonym polu, zmieniacie do góry i na dół, do góry i na dół, tyle razy ile zdołacie, ile musicie to po prostu też poćwiczyć, zmieniacie na dół po tym jak zmienicie bieg do góry, tak żeby po zmianie na dół ta wskazówka była nadal na zielonym polu. Nie wiem, jak to inaczej Wam wytłumaczyć,
ale staram się jak mogę. Po prostu po ludzku, tak? Jak zawsze. Także to był double shifting w Suprze. Teraz pokażę wam double shifting w moim już trochę ulepszonym Reventonie. A Reventon nie jest obecnie moim najlepszym samochodem na dragi, ale o tym za chwilkę. Bierzemy sobie Reventona. W Reventonie mam już naprawdę całkiem dobre części i naprawdę niezłe skille dragowe. O kurczę, nie są aż takie dobre. Myślałem, że mam trzygwiazdkowe przełożenie, chociażby jedno, ale widocznie nie mam. No i dobrze. Najpierw pojedziemy sobie draga znowu bez double shifting, a potem z double shifting. O kurczę, jestem trochę przyzwyczajony za bardzo do double shifting. I już chciałem, i po prostu za wcześnie te biegi zmieniałem, ale to nie szkodzi. Widzieliście, że osiągnąłem prędkość około 316 km na godzinę przy normalnym zmienianiu biegów. Nie jest to zły ani słaby wynik. Innym samochodem, który też wam pokażę w tym filmiku, osiągam tutaj prędkość 340 km na godzinę przy dobrej zmianie biegów razem z tym double shifting. Double shifting, nie wiem czy to jest bug, czy zamierzone działanie twórców. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo w sumie odkryli to gracze, ale właśnie znowu, po co by było to ulepszenie przełożeń skrzyni biegów? Przecież i tak jest bardzo łatwo trafić w biegi, w perfekcyjne przełożenie biegów, gdy mamy nawet nieulepszoną skrzynię. A po prostu ulepszenie tych przełożeń pozwala nam zwiększyć zakres tego zielonego paska, czyli będziemy mogli właśnie używać tego fajnego double shifting, który mam nadzieję mi się teraz uda i wam go zademonstruję. I okej, dajcie mi się teraz skupić. O kurczę, w Reventonie nie można zbugować na czwartym biegu niestety, ale i tak udało mi się osiągnąć lepszy czas, lepszą prędkość. Chyba lepszą prędkość. Nie wiem, ale pokażę wam teraz mój najlepszy samochód w klasie S i zdecydowanie najlepszy na dragi. Widziałem gościa, który na dragu Runway, możecie sobie zobaczyć jego filmiki na YouTubie nawet, w kiepskiej trochę jakości, ale pokazuje tam jak naprawdę można koksić na dragach właśnie dzięki double shifting. Chociaż ciężko nazwać double shifting, bo double shifting to jest podwójnie zmienianie biegów, a on w jednym... na jeden bieg ma około 6 czy 8 nitr. Czujecie to? I on miał Agerą na dragu Runway prędkość 412 km na godzinę. Gdzie ja swoją Agerą maksymalnie osiągnąłem 390. A on miał naprawdę mocne skille dragowe i w ogóle. Dlatego przejedźmy się na dragu Runway. Tu naprawdę fajnie można używać tego double shifting. Pokażę wam, o tutaj już jedna Agera się pojawiła. Gościu ma naprawdę niezłe skille. O, to może on pokaże przy okazji jak można koksić Agerą na dragach. A ja się gdzieś tutaj usunę w bok, bo moje skille nie są aż takie dobre, ale pozwalają mi na praktycznie każdym biegu zrobić ten fajny bug. I dajcie mi się teraz skupić, bo Agerą jest naprawdę bardzo ciężko. A właśnie. Zobaczcie jak on... ile on ma tego nitra. I zaraz będę miał po 3 nitra. Raz, dwa... O, fuck! Zajebiście, no to już po zawodach. Będę musiał to powtórzyć. Bo na piątym biegu mogę zbugować aż chyba 4 czy 3 razy te nitro, ze 4 chyba nawet. I wtedy naprawdę duże prędkości mogę osiągać. Teraz pojedziemy sobie jeszcze raz. Okej. Okay.
Idealnie. Okej, zobaczcie jak on zapierdziela. Ale żem skopał! Aj! Ale i tak uda mi się wysoką prędkość tu osiągnąć. Chociaż prędkość na dragach nie jest najważniejsza. 386 km na godzinę na dragu Runway. Przy lepszej zmianie biegów mogłoby być nawet 390 km na godzinę. No i oczywiście lepszy czas. I można tak jeździć praktycznie w kółko. Ja mam tutaj ulepszoną skrzynię biegów do chyba 20-25, to jest 50, 20-70 i 10-80%, a maksymalnie można mieć 100. Plus jeszcze 34% do lepszej przyczepności na starcie. Tutaj gościu na pewno ma lepsze skille. I Agera ma to do siebie, jest najlepsza moim zdaniem na dragi, ale ma to do siebie, że czasem jak widzieliście w pierwszym wyścigu Agerą, może się zadławić na starcie. Także jeden gościu mi dał właśnie taką radę, żebym zmieniał biegi odrobinę wcześniej. To mi pozwoli uniknąć tego dziwnego zadławienia się Agery. Tak czy inaczej, podsumowując tego baga nie baga, to jest i tak bardzo trudna rzecz, żeby wykonać to za każdym razem dobrze. I zaraz wam powiem jeszcze o samochodach. Tak to właśnie działa. Ach, o jeden bieg za dużo. I teraz powinienem mieć też dużą prędkość, ładnie tu osiągnąć. Gościu, z gościem nie mam co się porównywać, bo on naprawdę koksi. 388 km na godzinę bodajże miałem. Tak jest. Także naprawdę nieźle mi poszło. Kiedyś tu osiągnąłem Agerą czas 22 sekundy, prawie 21 sekund. No to zależy oczywiście od tego startu, on jest najważniejszy. I teraz pogadajmy trochę o samochodach, które się nadają na dragi. Przede wszystkim Agera ma to do siebie, że start na dragu jest trochę kiepski, dlatego warto ulepszyć go nieco skillami. Oczywiście im lepsze skille dragowe, na przykład 3 gwiazdkowe, czy 4 nawet gwiazdkowe, tym lepiej, bo możemy właśnie ulepszyć ten start. Ja mam start w Agerze skillami ulepszony słabo, bo tylko 3 gwiazdkowe 34%. Ale za to mam niezłe skille, nawet całkiem niezłe, nie takie najgorsze, nie sklepówki. Całkiem niezłe skille mam właśnie na polepszenie skrzyni biegów 80%, to jest 20% mniej niż stuwa, czyli wymaksowanie. I moja Agera radzi sobie naprawdę bardzo fajnie. Jeśli trafię na Agerę z lepszymi skillami, to nie mam szans, ale każdy inny samochód jest możliwy do rozwalenia, łącznie z Pagani Cinque wersją dragową. I właśnie przechodząc tutaj do samochodów, do sedna. Pagani Cinque, Lamborghini Reventon, Aventador jest też bardzo dobry na dragi, bo się świetnie trzyma drogi, ma świetny start, trochę dławi się przy wyższych prędkościach, ale za to ma siódemkę i na siódemce możemy też ładnie tutaj nitro używać. Agera jest świetna na dragi, jak już zresztą widzieliście, tylko potrzebuje troszeczkę więcej opanowania, jest to nieco trudne na starcie. Nie zawsze się udaje i wymaga od nas jakiegoś tam opanowania, sprytu, zręczności i tak dalej. Także double shifting moim zdaniem jest fajną sprawą, dlatego że dragi nieco urozmaica. Musimy mieć naprawdę niezłe skille dragowe, żeby go wygrać, ale czasami wystarczy nieco sprytu. Ja mam tutaj Porsche GT3 RS4.0, które było dostępne w kodzie. I mam, zrobiłem je sobie na dragi i takim prostym trikiem mogę używać w tym Porsche'aku double shifting. Mam tutaj części Gromlena i zaraz wam pokażę jak to wygląda. Ciach, trafiłem na znowu tego koksa, ale to nic. Mam tutaj Gromleny i części sklepówki. To jest samochód, który był z kodu, także można powiedzieć, że to jest dla graczy, którzy grają za IGC.
Drugim najlepszym samochodem za IGC jest Lamborghini Murcielago Roadster, który ma zajebisty start, oczywiście mocne nitro i ulepszony skillami dragowymi naprawdę może zamieszać. Ale Porsche jest też bardzo dobra, zaraz zobaczycie dlaczego. Ups. Widzicie, tu też możemy ładnie bugować. Porsche'ki mają to do siebie, oczywiście ta co pojechała z przodu, to jest cheater. Ale Porsche'ki mają to do siebie, że obroty im tak bardzo nie rosną jak w Lambosach. Czyli możemy tu naprawdę dużo tego nitra mieć, jeśli tym bardziej ulepszymy tą Porsche'kę o jakieś lepsze skille dragowe. Możemy tu naprawdę bardzo dużo nitra na jednym biegu po prostu mieć, zdobyć czy wywołać. Dlatego, że jak mówiłem, Porsche'ka, nie wiem, ma niższe obroty idealnego przełożenia. W każdym razie rośnie to nie tak szybko jak w Lambosach te obroty. I możemy łatwo tutaj te biegi przełożyć sobie, zmienić na niższy bieg i znowu mieć nitro i znowu, tym bardziej jeśli ulepszymy, jak mówiłem, tą skrzynię biegów. To jest bardzo fajna rzecz i tym bardziej w tej Porsche'awce, bo ta Porsche'awka odznacza się tym, że mamy tutaj naprawdę wysoką prędkość maksymalną, dlatego nie będzie się specjalnie dławić na siódmym biegu. Tak jest, mamy tutaj siódmy bieg. To oznacza, że możemy naprawdę mieć... Siódmy bieg tu mamy? Zaraz sprawdzimy. To oznacza, że naprawdę możemy tutaj nieźle zaszaleć na dragach. Takim oto samochodem, dość może niepozornym, choć jest to też bardzo dobry wóz. No dalej, Porsche'awka. Nie ma siódmego biegu, niestety. Także znowu was okłamałem. Ale za to jest niezła na dragi. Nie jest najlepsza i są lepsze samochody niż ta Porsche'awka, ale pewnie większość z was już ją posiada i możecie ją właśnie sobie robić na dragi, bo jest nawet całkiem niezła. Niestety, i muszę przyznać to z bólem, nie może równać się Agerze czy Pagani Cinque dragowej czy niedragowej, bo no jednak ma słabe te przyspieszenie, tak? Pagani Cinque ma to do siebie też, że fabrycznie ma bardzo dobre nitro, ogólnie zondy mają dobre nitro. Ja jeszcze sobie zrobiłem Pagani F dragową, ale teraz ją sobie przerobiłem na wyścigi, dlatego że ma lepszy skręt moim zdaniem niż zonda Cinque. I podobała mi się właśnie z tego względu, że te biegi na pierwszych biegach nie skakały tak mocno, czyli po prostu mniej mogliśmy się razy pomylić niż w Pagani Cinque. Nie wiem, czy to zdanie miało jakikolwiek sens, jeśli miało, to fajnie. Dlatego, no cóż, myślę, że Pagani Zonda F jest takim samochodem, którym po prostu mniej się razy pomylimy, ale który z kolei będzie się dławił na wyższych prędkościach. A z kolei w Pagani Cinque też się dławi na wyższych prędkościach, na przykład w stosunku do Agery, która po prostu wymiata. CCXR też jest bardzo dobry na dragi, bo ma lepszą przyczepność niż Agera. Jeśli ktoś posiada, róbcie na dragi, jest to również bardzo dobry samochód. I cóż, to tyle by było, jeśli... Aha! Jeśli chcecie robić na dragi jakiś samochód... właśnie, jeszcze o jednym wam samochodzie nie powiedziałem. Porsche 997 jest zajebista na dragi. Nie wiem jak Porsche 996, choć myślę, że też by to był koks. Goście naprawdę wymiatają tym wozem. Ja kiedyś robiłem sobie na dragi to auto i powiem wam, że można tam nitro też bardzo dużo razy mieć i ogromne prędkości wyciągać na Rockport Tourpike, czyli dragu, który jeździłem na samym początku filmu. No nic, mam nadzieję, że przybliżyłem wam technikę double shifting, czyli zmienianie biegu w dół w momencie, kiedy mamy początek tego zielonego paska. Pamiętajcie, żeby ulepszyć najpierw wóz skillami, chociażby skillowymi, chociażby sklepowymi, żeby po prostu móc wykonać ten trik. No cóż,
Jak macie jakieś obiekcje to co do tego filmu, bo trochę się przejęzyczyłem, starałem się jak najbardziej obrazowo to przedstawić wam, żebyście po prostu mieli pogląd taki typowo ludzkowy, jak to działa. Myślę, że odpowiedziałem na większość waszych nurtujących pytań. Reszta należy do was. Oczywiście jestem na Asku, jestem na YouTubie, możecie zadawać mi pytania, komentować, pytać, jak zawsze. Także jestem do waszej dyspozycji. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia, na razie. Cześć!